Marcin Rosa i Patrycja Majewska oferowali nam... Oferowany został nam zaszczyt powitania Państwa na tym balu studniówkowym Zespołu Szkół Poligraficznych imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest to dla nas ogromnym przeżyciem, gdyż studniówka jest przepięknym zakończeniem pewnego okresu w naszym życiu. Masz rację, Marcinie. Po studniówce trzeba się wziąć ostro do pracy i zapomnieć o wcześniejszym okresie pełnym zabaw. Panem tym musimy zakończyć swawolę i rozpocząć przygotowania do najważniejszego egzaminu w naszym życiu. To, co powiedziałaś, jest prawdziwe i nie można tego zmienić. Ale dość już o maturze. Mamy teraz jedyną okazję, aby zapomnieć o niej chociaż na chwilę, dlatego nie psujmy wszystkim humoru. Powróćmy więc do powitania naszych znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Na początek chcemy powitać panią dyrektor magister Elżbietę Lenarczyk-Jasińską wraz z całym obecnych, a jeżeli o kim zapomnieliśmy, to przepraszamy i serdecznie witamy. Teraz prosimy o zabranie głosu przewodniczącą grona pedagogicznego, panią magister Elżbietę Lenarczyk-Jasińską. Brawo! Witam serdecznie wszystkich Państwa na, mam nadzieję, wspaniałym balu studniówkowym. Dzisiaj szczególny dzień, bo uczniowie Technikum Poligraficznego będą się bawić. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy. Nie będę już mówiła o tym, co czeka Was po studniówce, bo o tym już sami powiedzieliście i miło mi, że pamiętacie o swoich obowiązkach tych dalszych. A teraz jeszcze raz serdecznie, serdecznie zapraszam do wspaniałej zabawy i dziękuję w imieniu własnym i całego grona pedagogicznego, pracowników szkoły za zaproszenie nas do wspólnej zabawy. Ponieważ każdy bal studniówkowy zaczyna się polonezem, zapraszam więc do poloneza. Dziękuję.